Dobra, co, lecimy sobie chyba na parking koło zamku, nie? To chwila, bo jeszcze zawieść. Spoko. Siemaneczko, ja jestem Lucek, witam was na kolejnym odcinku z Forza Horizon 4. Dzisiaj robimy sobie taki skromny zlot, dosłownie na kilka aut. Tematem przewodnim jest marka Audi. Dzisiaj sobie tak troszeczkę po niemiecku pojeździmy. Bierzemy sobie Audicę, śmigamy sobie, spotykamy się i myślę, że jazda zgodnie z przepisami. Chociaż wziąłem akurat mój, kurde, driftowóz, zobaczcie. Loud and proud, z tablicą klubową. Oczywiście nie trzeba mieć tablicy klubowej, ale jak ktoś tam chce, to może sobie zamontować. Tematem przewodnim jest Audi, będziemy jeździć prawdopodobnie zgodnie z przepisami. Chociaż zobaczcie, kurde, jak to fantastycznie lata. Whoop. I przesterował mi w murek, standardowo. O kurde, coś tu mocy nie ma. Nie no, ja ją zrobiłem bardziej na takie te... Na takie... ciaśniejsze chyba łuki. Ona nie ma aż tak dużo mocy. Ops, hops, może tu pojedziemy? Ja mam RS7, tak. RS4 też mam. RS7. RS6. Okej. Oj, szyno. Kurwa, tylko pasat TDI. Ej, właśnie, pasaty mogli dodać. No. Bo te auta takie typu... Już widzę wszystkich Polaków jeżdżących. O kurde, jakby wydali się kurde, nasze, nie? No, nasze ten... Nasze ludowe auto, Passat. Ja, mam takie jedno małe pytanko. Opłaca się kupić zamek za 15 milionów, jak mam 25? Pewnie, że tak. Bierz w ciemno. Na samym superlosowań w sumie. Nie, to mam teraz najgorzej, bo... Zmieniłem sobie samochód, bo tam większość osób miała już ten samochód co ja, więc wziąłem sobie inną Audicę. Nawet takie całkiem ciekawe felgi ze spasem, nie za duże, nie lubię takich wielkich felg. Chyba wezmę taki standardowy kolor. Piękna jest ta Audiczka, bardzo mi się ten model podoba. Widzieliście w ogóle te najnowsze BMW-ki, jakie mają dziwne grille po środku takie... Ej, jak wam się podobają te nowe BM-ki w ogóle? 2 na 10. Mi tam się podoba. Z tym grillem takim? Wielkim? No. No ja nie lubię. Ja nie lubię tych dużych grilli. No takie średnie. Ale no nawet fajne. Ciężko się przyzwyczaić do czegoś takiego, no nie? Ale patrzcie, wszyscy teraz narzekają na tą BM-kę, że duże grille, że duże grille. Mhm. A Audi jak zrobiło te ogromne grille, to nikt nie narzeka. W sumie. A tutaj też jest taki duży grill, nie? No, cały przód tak naprawdę. I jakoś nikt nie narzeka. No ale popatrzmy na to, nie? BMW zawsze taka, wiesz, małe grille. Takie malutkie. No, a tutaj nagle coś takiego. No, dziwnie, ale tak... Ja się nie mogę przyzwyczaić do tego. Moim zdaniem to Audi tak szło, wiesz, stopniowo. Te grille i ludzie zaczęli do tego przyzwyczajać po prostu. No. No. Może i tak, ale w sumie BMW też tak stopniowo. Na początku dali takie trochę większe, potem coraz większe te nerki. Wszyscy narzekali na nerki w siódemce, tej nowej. Bo tam, no fakt, są duże. Mhm. Ale jakoś się szybko uspokoiło. No. Ty, ale... widzę, że tutaj mamy tylko jakiegoś gracza losowego na naszej miejscówce. Ktoś sobie przyjechał. Ja teraz robię wyścig, bo chcę zdobyć tego. Renault Megane z 2018. A, wiem, które no. Nie, już trochę się tych mailik nie chce robić. Gdzie ty, Lucek, jesteś? No już podjeżdżam. Podjeżdża. O, Lucek. Kurde. Jak VIP powolutku. Powolutku trzeba się toczyć. Nie, ja taką panterką się to... Jakiś tupeny Saturn, ty. Gościu, kurde. Jakby można było dołączyć przez znajomych. Jak się wepchycha, no. Co za typ. Na szczęście nie może nas wjechać, nie? Zek, będzie sobie wziąć tą limuzynę i tak jeździć, wiesz? A tam, dzisiaj mamy zlot Audi. A ten przyjechał Lambosem w dodatku. Psuje mi zdjęcia tym Lambo, bo chcę zrobić jedno ładne, ale mi... Aha, dobra, to ja się ustawię, poczekaj. Kurde, ja tam powinienem go... Nie, właśnie jest idealnie. Jest idealnie, tylko mi psuje. Nie, nie chcę się tak wyróżniać. Chcę taki być... Ja jestem jednym z was. A nie jakimś tam youtuberem, kurde.
A jakie Lamborghini? Ja nawet wiem, nie robię. Ole RS7. Ja wam polecam Audi malowanie. Ja wam polecam Audi RS2 Avant. Ja mam RS7, ale jest ładny. Możemy coś z zaproszenia wysłać? Ja mam RS4, to starsze. Chyba nie ma innej RS4, to chyba jest tego Golfa. Michosiu, jaki brudny przyjechał. Kurde. Sam umysany. Chłop, co robi? Umyjcie auta wszyscy. Do zdjęcia. Ja mam czyściutkie. Jak to się czyściło? Umyłem. W aparacie. A, dobra, to ja mam wyczyszczone, bo wchodziłem wcześniej. To w aparat trzeba wejść i wyjść. Ja trzeba chyba tam... W aparacie i umyć. No, nie, tam uszkodzenie... Resy te uszkodzenia kosmetyczne, no. No, okej. Okay, w ogóle Budda sobie chce bodykit zrobić do swojej nowej RS6, nie? To będzie mniej więcej tak wyglądało jak RS7 z bodykitem. Ktoś tu stoi z tą RS7. Kurde, to ja jestem. Misio Kozak stoi, no, z bodykitem. No. Ej, myślicie, że w Forzie Horizon 5 będzie ten? Cybertruck? Wszystko może być. Nie wiadomo, czy będą Tesle w ogóle, nie? Ale Cybertruck by się przydał. Ja, może mogą być nawet te. Ej, jak będą się polonezy, o. Wszystko! Właśnie o to wątpię. Ja chcę zobaczyć tego poloneza. Ja chcę zobaczyć szerszenia właśnie, a czekam aż... Ale bo nie byli będzie poloneza, bo nie tego poloneza z tym bodykitem takim. Ja szerszeń. Z tym spoilerem takim. Zblok ekipa. Dobra, ja muszę zrobić zdjęcie od tyłu, bo kurde, tak krzywo się trochę poustawialiśmy. Z tyłu to tak będziemy więcej wszystkim widać. To zdjęcie robię. Wow, fajnie ja to się wygląda. Zaraz zostawię, poczekaj. Spoko, spoko. Ja muszę sobie kupić jakiegoś Mercedesa na zlot, jakiś następny. No, zlot Mercedesu dawno nie było, nie? Zlotu. Żadnego Audi chyba ostatnio nowego nie dodali, co? Czy było jakieś nowe? Chyba nie. Nie było. Nie było, no. Teraz dodali tego Lexusa. Toyota. Dwa Lexusy. Tak, tam Lexus był do driftu, to był na odcinku. No. A drugi? Lambo na przykład? A drugi Lexus to jaki? To taki Lexus RCF? RCF nie, to jest RCF pierwszy, a drugi? Aha, to ten pierwszy, a drugi? Ja mogę teraz zobaczyć, bo ja jestem... No to sprawdź. O, najlepiej sprawdzić. Chyba, że... A można go kupić w garażu? Nie, on będzie limitowany. On będzie wiośnie, to jest Lexus ISF. ISF, tak? Czekaj, gdzie on jest? F. On jest wiośnie, za playlistę wiosenną. A, widzę go. A, to ten. I jeszcze jest Toyota GT86. Widzę. O, super, ale to będzie fajny driftowóz. Zajebiście. No. Trzeba czekać dwa tygodnie. Ja driftowozy tylko mam trzy. Ale czekaj, Subaru jest, nie? BRZ w grze. Tak, tak jest. A, no to w sumie będzie to samo. Ja mam właśnie cztery takie same. Ja sobie przerobiłem na takie podobieństwo, jak będzie wyglądał Drift Patriota BRZ. Coś tam nie. Aha, bo on sobie tam całkiem idealnie ogarnął, nie? Z auty też. Dobra, to co, ruszamy chyba powoli. Robiliście sobie foty? Jedziemy. Wiecie co? Ja tam nie w te foty, więc nie. Dobra, to ja już wyznaczam nam traskę. Chodźmy na razie w kierunku miasta. Podjedziemy sobie do takich... w miejsce, gdzie są tory. O, tutaj. Mam takie pytanie, bo to moja LG G29, ona czasami, wiesz, ja sobie ustawiłem tak, żeby trochę było lżejsze, nie? Żeby łatwiej się kręciło. No. Znaczy, no tak jakby te zębatki... To właśnie szalone. No i co? No i właśnie nie wiem, czy to coś źle jest, czy tak jest po prostu. Że co? Bo ustawiłeś, żeby miała mniejszą siłę, tak? Po prostu. O, tak. I co się dzieje? No, czasami jak szybko albo mocno skręcę, to ona jakby tak, wiesz, jakby plastik strzelał. Tak? A to nie wiem. A masz nową kierownicę, czy używaną kupiłeś? Nową. Aha.
Nie musiałbym Markuisa zapytać, bo ja mam tą kierownicę, ale to mam dla widzów, żeby rozdać coś tam na streamie. No. Ja chętnie przyjmę. Ja to nie przygardę, nie na zarobek, tak? No. Wiesz, ja miałem jedną kiedyś z Thrustmastera, ale sterownik nie poszło. Aha, a jaką miałeś? Kto tam jeździ? 500 jeszcze dzisiaj są u ciebie, no. Spoko. Ale to nie kupowane. Toyoty są wyjątkowo drogie, bo można sprzedać za 20 milionów. Ale o jakiej Toyocie mówisz? Wszystkie Toyoty, oprócz tych Toyoty Supry i tych terenowych. MR2, inne tam. Co ty dajesz? No, tego nie sprawdzałem. Z 2005 chyba było za jakieś 6 milionów. Ja niedawno sprzedawałem Toyota Treno za 20 milionów. To jest 40. Spoko. To bez Mercedes? Bez Mercedes do bana jest. Jakby ktoś z was potrzebował 20 milionów, to mogę od kogoś kupić Toyota, nie ma problemu. Halo, jest policja przecież. Wiesz co, ja potrzebuję. Co ta policja tam robi? Kurwa, wyłapuje. Wiesz, posiadam, czekamy. Policja łapie wszystkich? Dobra, policja robi porządek. Oby tego sąsiada mędy, kurde, złodzieja złapali. Co to ma być? Ale bo można jeszcze zrobić ten live, ten policjanci i złodzieje. No jak jeździsz? No, kiedyś coś takiego próbowaliśmy, tylko ciężko było to zorganizować. No, ale były te blokady. Uwaga, cringe, ale... Tak. No, z blokadami była lipa właśnie, bo no, samochody przejeżdżały przez siebie, nie? Tak. Ale można zrobić tak, że na przykład będzie 6 złodziei i 6 policjantów. A to też zależy, ile ludzi przyjdzie, nie? I co chciałbyś wyścigi porobić? Policjanci kontra złodziei, czy jak? Nie wyścigi, tylko będziemy dawali cel. No. Będziemy dawali cel, na przykład jeden ten złodziej będzie musiał uciekać, a wszyscy będą do niego dobijali, aby go zatrzymać. A, rozumiem. O kurde, wiesz co mi się właśnie przypomniało? Karambol. To nie ta jest, przepraszam. Szukaj samochodów, marka Mercedes, Benz. Można by było coś takiego zrobić. Czekajcie na ludzka, bo wyście odjechać daleko. Spokojnie, jadę sobie tutaj. Ze mną jest też ekipka, także dojedziemy. Ja sobie zaczekam. O kurde, co jest? Lucek, masz eskortę. Ale właśnie. Ej, jak zrobimy sobie ten slot Mercedesów, to ja wezmę ciężarówkę. Mam fałd. O nie. A potem będzie najgorszy to zrobi. Szkoda, że jej się nie da tak glebnąć tej ciężarówki, no nie? Tak na maksa. Żeby była szkoła wystawała przez pakę. Ja czekam, aż zrobią taki dodatek, że będzie można zrobić jak Eurotrack, nie? Aha. A kto ma ten do portaków? Albo Unim. Unim też jest fajny. No. Tutaj zaraz sobie zjedziemy w lewo i tam zjedziemy sobie na dół. Mam procent klapu, nie mogę, bo nie są jakieś takie fajne. Chodzi o ten parking tam, tak jakby ten sklepowy taki? A nie, tam... Kurczę, tam się zjeżdża na dół na tory, jest taka wąska dróżka i tam byśmy sobie fotę strzelili. To całkiem ładnie wygląda. Że się kurde ciemno robi. Nie wiem, czy foto wyjdzie. Kurde, kupuję Mercedesa. Jakby SnowRunner, żeby można było czasu. No, się trochę tylko zapłaciło, chyba benzyną tam się płaciło? Nie, to było w MadRunner, że się benzyną płaciło, czy tam ropą, żeby się czas zmienił. No. Zapomniałam. Ale dawno nie było odcinka z tego, z SnowRunnera. No tak, bo już SnowRunner po prostu widzowie nie chcieli oglądać, więc... Chłopców w drugą stronę. Dobra, tutaj, tylko uważajcie, bo zaraz będę skręcał. I zjedziemy sobie tutaj i przy torach, czekajcie, gdzie to się jechało. Tu sobie zakręcimy. Ale... Chyba pierwszy raz jestem. A pakiet tych Mitsubishi był za darmo? Chyba był za darmo Mitsubishi, no. W pewnym momencie dodali tą markę. Nie mam te Mitsubishi i w sumie nie mam tego nigdzie. Nie wiem. To musiałeś kupić, bo teraz jest płatny. Teraz jest płatny? Nie, teraz jest za darmo.
Czekajcie, ja kupiłem to za darmo. Ale ja kupiłem jakiś miesiąc, dwa albo temu kupiłem. Czekajcie, sobie... mi się pomyliło, to po drugiej stronie jest. Zajedźmy tam, kurde. Tutaj nie ma tego zjazdu, a tam można kawałek jeszcze dalej podjechać. Jest taka fajna, wąska droga, to tam sobie podjedziemy. Tylko będziemy musieli tak głupio zjechać, bo tam tego nawet, tej drogi nie ma nawet na mapie. Można i tak. No można i tak, damy radę. Czekajcie. Ej, czy ktoś wziął auto? Ale tak najbardziej. To nie da rady. Tutaj. Musimy siatę rozwalić. Jedną i drugą. F dla siaty. No. O, i tu jest ta droga, ale kurde ciemno już. Zobaczcie, tej drogi nie ma na mapie. I ona prowadzi tam kawałek jeszcze dalej. Ale mi pokazuje, że mi trzymać się map. A ty grasz jeszcze w The Crew 2? Wiesz, teraz mało. Grałem intensywnie, nie wiem, z parę miesięcy temu. Nie wiem czemu. Nie wiem czemu, ale jak zawsze ten, patrzyłem na moich znajomych, bo mam cię w znajomych, to mi pokazywałeś, że masz poziom żółtodziu. Może się nie aktualizuje, wiesz? Czasami tak jest, że się nie aktualizuje poziom. Dobra, stańmy sobie tutaj i spróbujmy zrobić parę zdjęć fajnych. Ja już mam pomysł, tylko, no, będzie ładnie. Będzie ładnie? Ciemno, kurde, jest. To jest taka fajna uliczka boczna. Ale kurde, ciemno się zrobiło. Wiecie, co ja właśnie trafiłem? Sorry. Co? BMW z 1973. I tak, jego nazwa to jest tak, 2002 Turbo. Ono tak brzydliwie wygląda. Jest coś takiego. Ja zrobiłem... No cek, może jeszcze trochę pojeździmy i wtedy... Tak, spróbujmy może wyścig jeden pojechać, jakikolwiek, po prostu w Audicach. I wtedy tutaj wrócimy i zrobimy fotę. To ja mogę zaproponować. Dobra, to... Dawaj ten przez wzgórza Glenoranosz. No czekaj, może wezmę od niego ten jeden 1% Club, bo mam... Co? Bo ja sobie zrobiłem Unimoga 1% Club. To następnym razem, jak Unimog to jest, co to jest, Mercedes? Mercedes! No to następnym razem zrobimy zlot Mercedesów. Jak ja słyszę Unimog, to już mi się przypomina Unimog na VIP. Tak. No, chcecie, żeby was było słuchać na odcinku, czy nie? Tak. No, oczywiście. W sumie to może być nawet. Mamy teraz wyścig pokazowy, więc najpierw startują osoby, które mają najniższą klasę. Dzień dobry. Będzie niezłym te kawałek. Ja mam najgorszy... Nie, zaraz. Nie, wszyscy są tak kurzy, bo albo to są pokazowe. Pokazowe, tak. Będę na odcinku za cię. Ty nie gadaj, że ja z Ludzkiem będę. Ty nie chcę być z Ludzkiem. Ale ja już ruszyłem. Ja będę za dobra. Pierwszy. Jezu, 10 sekund jeszcze. No, ruszamy razem wszyscy. Jak żeście tak wykoksili swoje auta, co mam poradzić? No? Ja wykoksiłem, a się nie zbiera w ogóle. Kurde, ja szósty biegł, czwarta tyle obrotów, że na szóstym biegu się wydaje. To wrzuć sobie niższy. No ale wtedy za wysokie obroty. Nie będę jechał. A. No spokojnie, spokojnie chłopaki, to chodzi o to, żeby czas zabić, żeby był dzień i żebyśmy fotki mogli porobić. No. Tak, żeby on nie miał wiedzieć, że będziemy jakiś wyścig robić. To jest pokazane, ECD? Więc porówno dla każdego. Co mi tak długo te biegi wrzuca? Audi! Nie ma niemiecka precyzja. Mam jednego kolegę właśnie. Fana Audi, to go tak nazwałem na Messengerze. Przewaga dzięki technice. To nie było technologiczne? Technice. Mercedes V8. Będzie źle brzmiało. Tak, mój! O kurde, to jest co to komuś? Mama się wbiła do pokoju, czy jak? Mamo, widz to! Grać teraz! Nie, bo ja powiedziałem, hakuj! Mama podziwia twoje Audi. Mamo, podziwia, grał w grę! Będę grał w grę.
A znacie takie prześmiewcze nazwy na samochody? Na marki na przykład? Zamiast Audi, Caudi. Mercedes. Albo Sedes, no. Ja mam. BMW, bo i nie. A to każdy zna. Sedes, doganiam cię. BMW, byłem w mieście. O, CTM. Tego nie słyszałem. O, CTM, tak, człowiek na bunker. No nie. Nie zaliczyło mi pod punktu. Zobie ludzka baba. Byłem pierwsza, jestem piąty, bo byłem w mieście. No, zdarza się. O Jezu. 30 sekund, dokoju jeszcze. Ludzek, a odcinek będzie rano, nie? Nie wiem. A chcesz, żeby był rano? Wstaniesz? Jak Lucek zmontuje, to tak. Tak, pewnie. Pozdrowie na tym. Dobra, pozdrawiam wszystkich, załatwione. Żeby każdą lampę było widać. O, tak, dobra, wiem o co chodzi. To ja się ustawię trochę do lewej. Ej, w nocy byście się ustawili taki jakby jakiś szyk, że Lucek by był pierwszy i byście się ustawili po bokach jak taka piramida. W jakimś mieście najlepiej. Wtedy zdjęcie zrobić z rozmyciem. No, tak będzie w porządku. Spróbujcie się tak ustawić, no. O kurde, to będzie ciężko zrobić. Z Mercedesem jeszcze dojeżdżamy. Damy radę. Jakoś tak? Nie. Kurde, ciężko będzie się tak ustawić, żeby było widać no. Lampy u każdego, bo tu jest mało miejsca w sumie. Za wąsko. Za wąsko, no. Za wąsko już, no. To dawajcie tam. Dawajcie tam na Broadway ten parking. A może jeszcze zrobimy na stacji kolejowej zdjęcie. To spróbujmy na razie tak podłużnie sobie tutaj zrobić, a potem pojedziemy na... No ja na razie pokupujmy tutaj, jak nie wyjdzie, to pojedziemy. No, no, sobie porobimy dalej jakieś tam zdjęcia. Policja, spokojnie tam! Proszę się ustawić jeden za drugim, policja. Dobra, podjadę trochę do przodu. Jeszcze mam trochę miejsca z przodu, więc możemy się wyrównać. Będę zadowolony, jak sąsiada mędę, kurde, złodzieja. Ale policjanci pilnują. Normalne jest to... Pieniądze nie wiadomo skąd, bo złodziej jeden. Potem pojedziemy może na kontenery sobie tam, tam też możemy fotę szczelić. Ej, faktycznie, chyba nie było zlotu Audi jeszcze nigdy. Kupił się nowego Passata i... Policjant, schow się. Niech policjant dostał się w urzędzie. Z tyłu bałagan. To jest srebrnej Audi, co z tyłu nie widać praktycznie. Ej, oglądaliście te... Dobra, pojadę do tyłu. Kto oglądał z was te taksy? Chyba każdy oglądał. No to było koks, ja właśnie mam tego Mercedesa z tego taksy. Tak? Tego czarnego, co goni właśnie ten taksy. A był ktoś z was na nowym filmie Greenland? Kojarzycie go? Jeszcze nie. W kinach teraz jest. Nie, dobra. W ogóle nie wiem. Ustawieni. To nie, to w kinach to nie, to czekaj, jeszcze dwa lata i na CDA sobie. Spoko. Lucek, no? Lekko do przodu, żeby ci na zdjęcie załapało. Dobra, jadę. Rozmywa. Tyle? O, wystarczy. Dobra. Bo mi ci rozmywało. O kurde, po trawie jadę. Ale fajnie to wygląda, nie? No. Policja ja tak lekko gazu nie mogę dodać, ja to już zrywam. Szczepność. Taką masz mocną furę? Ja mam V12 z Lambo chyba? Wow. Ale wystarczyło, żebyś sobie wziął kurde Passata i byś wszystko robił. Jeszcze lepsze od tego Audi by było, czy tam Lamborghini. Kurde. A nie jakby dodali Passaty do Forzy. No nie tak, już mówiliśmy, żeby było fajnie. Tak. Można włożyć by do tego Passata V12. W12 od razu. Ej, spróbujmy powoli tak teraz jechać w szyku. Ta droga powinna czekaj, nas... Czekaj, bo ja muszę sobie zdjęcie zasejwować. Dobra, wsejwuj, ja już powoli ruszam. Forza Horizon 5 i te clickbaity. No. Polonen. Albo Szerszyń. Nie uwierzysz, co znalazłem w kamieniu. Nie wiesz, co znalazłem w garażu. I takie zdjęcie z Poloneza z tego, z Glocka Hitwa, Nie uwierzysz, co znalazłem w piwnicy. I po czym z tego, P50 wskakuje. Mam ogórki w piwnicy.
tutaj chyba będziemy mogli pod tym wiaduktem przejechać jakoś. Jak te tytuły na tym, na Google. O kurde, blokada, dobra, ja się nie zatrzymuję, już przejedziemy. Tutaj. Trochę jak te tytuły na Google. Oj tam blokada. Nie wiem, co zrobił, co zbudował. Torami pojedziemy, to jest quattro, kurde, gościu, o co chodzi? Audi dobre zderzaki ma to. No. Aluminiowa karoseria, jedziemy. A melinowa. Oj, mój brat tego nie pomalujesz, gościu. Mój brat sobie kupił standardnego, ale Amelinium. Nie pamiętam, nawet moja prababcia. Michalisiu, to w ogóle driftem leci. Co? Na torach? Super. No. Michalisiu. No co stoisz? Sorry, przypadkowo mi się kliknęło. Ej, kojarzycie te takie plastikowe auta, które są na ten? Na prawo jazdy, na motorower? No, plastikowe, chodzi ci o takie, co do 40 km na godzinę jeżdżą? Tak. Teoretycznie, a mają do 60, nie? No, to co z nimi? No co? No to one, to jakieś tam firma jest i one kosztują nawet do 75 za nowe takie coś, tak? Co ty dajesz? Za nowy jeszcze taki samochód plastikowy, 75. A za taki, wiesz... No to deal roku, powiem ci. No właśnie, takie plastiki połamane, co ma, to jakieś 13-15. To się na tą i starczy model, nie? Wiesz, jakby 2000 któryś. I to jest na kategorię... Jak to jest? To jest od 16 roku życia, czy jak to? AM, tak? Od 14 właśnie, to jest AM na motorower. No, czyli jak masz 14 lat, to możesz takim samochodem już jeździć. 60 na godzinę. 50. No to idzie do 60. Ja pierniczę. Gdzie jest dużo graczy przy jednym miejscu. Kraju to już pojedzie. Takie dziadko mogą sobie kupić i nie znać prawo jazdy, co tam jechać. Ej, dawajcie tam na te kontenery. Dobra, to na kontenery chodźcie. No, tam gdzie na bok było, nie? Nic. Mój Mercedes jest cały obity, jak się zastanawiam, co jest z nim nie tak, dlaczego nie jedzie pod górkę. No, mój bokiem nie poleci. Mój w klasie A nawet poleciał, skuba, niutki. Ja się nawet nie rozpędzi. Ale fajnie jakby dodali te Chryslery do Forzy. Czekaj, do tego ja ci pokażę, gdzie to jest. Tam Chryslery nie mają nic fajnego. No. Malucha. Ale Malucha na tym dokładkę. Chciałem zobaczyć, jakie są dokładki w Maluchu, aby do Forzy dodali. Bezki, to taki spoiler, Rocket Bunny na przykład. Ej, mnie ciekawi, no. jaką edycję by zrobili. Tą taką, wiesz, wybacz, że ma dwa lusterka, czy nie? Ja bym powiedział... Matko, ja tu nie podjadę, zanim skutuję. Ale są bodykity do maluchów ogólnie. Wy się śmiecie, ale to jest popularny samochód w ogóle. Ja byłem teraz w Chorwacji, to normalnie na śmietnisku ten samochód stał, to jak reklama. Ja tu nie podjadę. I to posłuchaj tego, u mnie jest taki tam, nie wiem, czy to jest sklep z czyszczami, czy czymś, ale normalnie stoi sobie taki, jakby wiesz, polony. Dobra, jak się ustawiamy? Ja właśnie próbuję tu ogarnąć. Właśnie reklamuję. Jakoś tak chyba. Już tu, ojej, kliknąłem tak, przypadkowo. Ale gość tam Nissanem ciśnie, lifta. Sorry, już się ustawiam, bo tryb zdjęciowy mi się włączył. Coś takiego. Za chwilę ja też się ustawiam już. Ale co jest tak z tym Mercedesem? Coś ma takie obroty w siebie. Trochę za mocno. Szkoda, że nie ma tego spoilera do tego, do Challengera z 60 roku. Ten taki mały z San Francisco. A wiem, który, no nie można zrobić takiej dokładnej wersji z... Chyba tej maski też nie ma, nie? No, ale... Z drivera San Francisco też nie ma, no. No. Nie ma tego wlotu, no. Szymon, kurde. No bo w deku 2... Ej, co wam tak dupy wystają? Kurde, schowajcie je trochę. Żeś się gości ustawił. Lucek, a tobie też wystaje. No dobra, no trochę schowam. No co dużą dupę mam, to wystaję, co mam prawie. Ej, Lucek. Ja mam taką... Trzeba się chwalić, jak się ma. Nie ma się czym chwalić, no. A kto ma najdłuższą maskę? Ja? Lucek, wysłać ci... Najdłuższą ma RS7. O! Lucek, wysłać ci taki link z tablicami, normalnie, wiesz, znaczenia tablic? Lepiej mu linków nie wysyłaj. Na Discordzie? Jak znaczenia tablic? O co chodzi? No na przykład CTR, BMW... Nie,
Bo ja się dokładnie ustawię trochę. Wiem, o co chodzi. A nie, no to w śmiecie może to znaleźć. No, no w sumie tak napiszę, że już jest. W Decru 2 można sobie odzorować drivera San Francisco, tego Dodge'a. Tak, można, dokładnie, no. Nawet był pakiet, ten driver San Francisco. Coś było takiego. Był taki pakiet z tym Dodge'em. No bo wiecie, driver San Francisco też jest od Ubisoftu i Decru 2 też jest od Ubisoftu, nie? A no pamiętam, bo jak zakończyłeś tą serię, to było tam na końcówce chyba Ubisoft. No. Ja tą grę mam normalnie, odpalam z Uplaya. A ona też chyba była kiedyś na Steama czy coś takiego. A Decru 2 też z Uplaya odpalam. Tak. Ale Decru 2 też jest na Steamie bodajże. Chyba tak, u mnie są w porządku, tylko są wszystkie takie duszki po prostu. Kurde, coś jest nie tak z Mercedesem, dobra, idę go kurwa sprzedać. Kurde. Dobra, to co, zaczynamy? Uszczelki pod głowicą mi zabrał, się gdzieba, co to ma być? Dziękuję wam, moi drodzy, tak wyglądał dzisiejszy zlocik Audi. Nie, wiecie co, jestem zaskoczony, że jeszcze nie robiliśmy żadnego zlotu z Audicami. Zawsze były jakieś tam zloty ekskluzywnych samochodów, a Audi jeszcze ani razu nie było, jak to tak? Mercedesy były, Lambosy były, a teraz tak sobie rozmawiamy i tak w sumie nie możemy sobie przypomnieć, kiedy były te Audi, i Audi jeszcze nigdy nie było. Kurde. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym zlocie. Hejas. Okay,